Ostatnio na polskim rynku no, głośne przyjęcie, DSF przejął Ladies Fight Night. Jak to skomentujesz? No jak to skomentuję? No powiem tak, no... Ladies Fight Night była bardzo fajną organizacją. Zresztą bardzo dobrze się znam z włodarzami. Bardzo dobrą, fajną organizacją dla kobiet, żeby to fajnie rozwijać i tak dalej. Na pewno byli pierwsi nawet przez DSF-em i promowali ten kickboxing i tak samo też MMA kobiece w bardzo fajnym stylu. Na pewno te zawodniczki, ten cały zasób, który mają za sobą Ladies Fight Night, DSF-owi się przyda. Ale czy to budować na formie znowu Ladies Fight Night łączone z DSF-em, czy po prostu wpoić już DSF, no to już chyba zależy od Sławka i Duby, co on tam chce z tym wymyślić. No myślę, że to fajny kolejny krok, żeby to gdzieś tam sformalizować, no ale z drugiej strony znowu będzie tylko jedna federacja, nie będzie kolejnej federacji. Ja wolałem jednak, że jak troszeczkę więcej tych federacji jest, tak jak w MMA, bo ci młodzi ludzie i te młode dziewczyny, które by chciały się gdzieś tego, mają większe pole popisu, a tu jednak już robi się nam, zawęża to wszystko i mamy jedną federację, która będzie musiała robić bardzo często te gale, a sami wiemy doskonale, że częste gale wiążą się z dużymi pieniążkami, z dużymi kosztami i nie do końca to idzie w parze. Właśnie z twojego punktu widzenia, menadżera zawodników, czym więcej organizacji, tym lepiej, prawda? Masz więcej opcji, masz więcej możliwości, możesz negocjować ceny. Tak, ale przede wszystkim czym więcej organizacji, tym więcej możliwości dla zawodników, żeby mogli się bić na różnych galach. Też coraz więcej organizacji już nie patrzy tak na takie mocne, stabilne, indywidualne kontrakty. Też pozwalają na tym zawodnikom, żeby się rozwijali gdzieś indziej, jak nie mają dla nich walk, no bo to jest najważniejsze, nie? Jeśli włodarze tych federacji tak fajnie do tego podchodzą, no to też jest łatwiej tych zawodników wziąć po mniejszych galach, a z drugiej strony zaczynają się też robić gale takie miejscowe, czyli tam lokalne tak zwane, robione raz, dwa razy w roku, tak jak mamy teraz przykład tutaj GSW w Międzychodzie, które robi fajne walki raz w roku i teraz taka Przemek Knioch, z którym też współpracuję i jeszcze mam też u niego jego zawodnika, który walczył już u mnie na Babilonie, niestety niefortunnie, ale też będzie się bił tutaj na tym GSW. Myślę, że to jest fajna kolejna rzecz, która gdzieś może rozwijać tych zawodników na tych pomniejszych galach i piąć się później dojść do tych lepszych federacji. Te dwie federacje miały właściwie troszkę inny model działania, prawda? Tak jak mówiłeś, Ladies Fight Night miało ten model taki no, unikalny, bardzo przykrojony pod dziewczyny, chłopaki jako ring boys kameralny, tak, wejścia za darmo na galę i tak dalej. Natomiast DSF bardziej promuje ten sport jak federacja MMA, prawda? Troszkę brali z nich przykład. Myślisz, że teraz nastąpi jakaś unifikacja tych dwóch styli i to będzie jeden sposób promocji, czy te organizacje zachowają jakąś swoją taką unikalną wartość? Ja myślę, że nie. Myślę, że to wejdzie to w DSF i będzie to na zasadach DSF-u, no bo budować drugą sytuację pod głównym cyklem, mi się wydaje, że to chyba nie miałoby sensu. Chociaż wiesz, robić cykl DSF Ladies, nie? To by mogłoby być ciekawe, nie? Czyli zresztą sami wiemy doskonale, że na tym DSF-ie nie ma za bardzo tych dziewczyn, nie? To walki są raz na jakiś czas, to i tych zawodniczek jest mniej, czyli zrobić czasami taki cykl raz tam na 3 miesiące, czy tam 4 w cudzysłowie taki ladies, no to by była fajna i nawet mogę coś takiego doradzić. I to by było fajne. Zawodnicy twoi walczyli, zawodniczki w obu federacjach, ale ty właściwie na tym nie ucierpisz, prawda? Bo miałeś dobre relacje z oboma federacjami. No mam nadzieję, że mam dobre relacje. No zobaczymy, no. Z chłopakami z ladies miałem bardzo fajne relacje, zresztą nie miałem za dużo tam tych zawodniczek, chyba tylko 2. Główną taką była Basia, zresztą fajnie się odbudowała na ostatniej gali, szkoda, że to się tak nie tego, bo jednak byliśmy związani z tą federacją. W DSF-ie też jest troszeczkę tych zawodników i mam nadzieję, że nadal będą włodarze DSF-u korzystać z nich i zresztą pokazali się z dobrej strony, także myślę, że tylko tak dalej.